Witam Państwa. Pana Sławomira Szczotę zaprosiłam na rozmowę o korzyściach, jakie mogą mieć mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, a konkretnie o co chodzi? Proszę Państwa, historia jest dość długa, a mianowicie to już o kilkanaście lat spółdzielnie mieszkaniowe refundują wydatki, które ponosili spółdzielcy na remonty stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg. Było to tak, że mieszkańcy, nie mogąc się doczekać tych remontów, a te remonty były konieczne, wydawali własne środki na to, ale też płacili z drugiej strony na fundusz remontowy odpowiednie wpłaty. No i stali w kolejce, czekali w kolejce, aż spółdzielnia im zwraca te środki. No i okazuje się, że służby skarbowe kazały za te zwroty, które ludzie dostawali ze spółdzielni, płacić, bo uznały to jako dochód właściciela mieszkania. I w międzyczasie odbyły się kilka procesów sądowych, gdzie spółdzielcy, zdenerwowani spółdzielcy, wytoczyli ministrowi finansów procesy. Wszystkie procesy od początku do końca, czyli od pierwszej instancji do kasacji, przegrał minister. No i w międzyczasie jedna członkini Leszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pani Maria, napisała do Rzecznika Praw Obywatelskich o tej niesprawiedliwości, która się dzieje, no bo w końcu ludzie zapłacili te remonty w funduszu remontowym i oni mieli tylko zwrot tych pieniędzy, które wcześniej zapłacili. I Rzecznik Praw Obywatelskich podjął tę sprawę, przyjrzał się przepisom i rozstrzygnięciom sądowym i zwrócił się z wnioskiem do ministra finansów o to, żeby zmienił tą swoją interpretację z 2009 roku. A przypomnę tylko, że płaciliśmy, że ludzie płacili podatki jeszcze wcześniej, za wcześniejsze remonty. No i minister tego roku, to w wakacje, badał sprawę i gdzieś w połowie września wydał nową interpretację ogólną, gdzie podatnicy, będący jednocześnie właścicielami mieszkań wyodrębnionych w spółdzielni mieszkaniowych, nie muszą płacić podatku za te kwoty, które otrzymują ze spółdzielni mieszkaniowych. Wcześniej także nie musieli płacić podatków ci, którzy mieli spółdzielcze prawa do lokali, czy lokatorskie, czy własnościowe, ale płacili, bo była taka niejednorodność tych przepisów, interpretacja była tak niejednorodna, że nawet ci, którzy mieli spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, też płacili podatki. Na szczęście wszystko już zostało wyjaśnione i można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Trzeba złożyć wniosek o zwrot i korektę zeznania podatkowego za dany rok. Takie druki można ściągnąć ze strony internetowych Ministerstwa Finansów na przykład, czy też różnych innych stron podatkowych, a taki wniosek można ściągnąć sobie ze strony mojej strony internetowej szczot.info z działu spółdzielczość, go dobrze wypełnić, złożyć i w ciągu 3 miesięcy Urząd Skarbowy w Lesznie wyda te środki, które zostały nadpłacone. Chciałbym tylko podkreślić tutaj bardzo dobrą współpracę z Urzędem Skarbowym w Lesznie. Muszę Państwu powiedzieć, że z bardzo taką życzliwością podeszli do sprawy, wszystko wyjaśnili, wyjaśniają spółdzielcom. Jeżeli ludzie mieliby, jeśli Państwo mielibyście jakieś wątpliwości, to proszę tam się do Urzędu Skarbowego udać, oni udzielą wszelkich informacji i pomocy. Też pewnie, jeżeli posiadają druki jeszcze z ubiegłych lat, to wydadzą Państwo takie druki, a jak nie, to wskażą, gdzie takie druki można sobie pobrać. No i można odzyskiwać środki. No to są pieniądze od powiedzmy 100-200 zł do nawet 1500 zł. To są tego typu pieniądze. W Lesznie ile osób może dotyczyć ta sprawa? Jeszcze nie wiemy, ale myślę, że to są setki. To są setki osób. W zasadzie każdy korzystał z tej formy, że najpierw, albo prawie każdy, który najpierw remontował za własne środki, a potem miał zwracane. Przecież była kolejka 3-letnia nawet na niektóre sprawy, więc jest to duże grono osób. Niestety jest pewne ograniczenie czasowe, a mianowicie jeżeli wniosek zostanie złożony w tym roku, to on będzie dotyczył już tylko roku 2007. Wcześniejsze lata już nie, bo już ten okres 5-letni okres
do składania korekt podatkowych minął, więc już tylko został od 2007 do dnia dzisiejszego. Ale rozumiem, że to jest też dobra wiadomość dla tych, którzy takie remonty będą robić, czy ponieważ... Tak, tak, bo już nie będą musieli płacić podatku za te pieniądze, które zostały zwrócone ze spółdzielni. Ja mam nadzieję, że ta informacja wiele osób ucieszy, wielu mieszkańców ucieszy. Myślę, że to jest kilkaset osób w skali Leszna. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Dziękuję.